Ej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 17 odcinek z ATS-em. Muszę tutaj sobie tylko poustawiać troszkę. O, gdzieś tutaj zaparkowałem, prawda? Wypauzowałem ostatnio. Dobra, zobaczmy, co tutaj możemy sobie wybrać. Spójrzmy na mapę świata. Chyba najprościej byłoby pojechać tutaj do Las Cruces. A wtedy pomkniemy gdzieś do góry. Zobaczmy, czy jest takie zamówienie zewnętrzne. No są użyte opakowania. Bierzmy to. No i w drogę. Jak tu wyjechać? Czy można tu? Nie, tu jest parking, jest, nie ma wyjazdu. Okej, paliwko jest, jest, wszystko jest. Tutaj są strzałeczki, że nie można tędy przejechać. Więc sobie wyjedziemy tędy. Piękny dzień, dziewiąta. Strzałki pokazują, że w tamtą stronę powinien jechać. Dobra, zrobię tak troszeczkę po mojemu. Dobra, pomyliłem kierunki. Gdzieś tutaj chyba. Na zapleczu na pewno. No i czeka na nas. Naczepa. W pół firanka. Coś mi słabo kręci. A nie tak. Podczepione. Możemy jechać. Tu nic nie jedzie. Tu też jest spoko. Ja akurat mam zielone, tylko żebym zdążył. Udało się. Same miasto bezproblemowo. Czemu 35? Tam było już 55.
Tego nie rozumiem. Odległość niewielka, 54 mile. W ciągu godziny dojedziemy. Zrzucę towar i mam nadzieję, że coś od razu znajdę, jeszcze jakąś jedną trasę. Może jej nie skończę dzisiaj, ale przynajmniej wyjedziemy na główną drogę. Gdzieś sobie tam w połowie przystaniemy. Przychody od Marcela, no niestety nie mam więcej kierowców na razie w ATS-ie. To się tak nie rozwija dynamicznie jak w ETS-ie. Ale to nic. A co tutaj jest po prawej stronie? Jakiś fort? Jakieś śmieszne to jest. Czy widzicie to? No ciekawe, ale nie można tam wjechać, widzicie, jest zasłonięte. Tutaj też po prawej jest jakiś parking, ale też pewnie niedostępny dla mnie. Ale to szkoda właśnie, że takie rzeczy są, a nie można tam wjechać. Rakieta? Chyba tak, to jest jakaś okolica związana z lotami, z promami może kosmicznymi. Dobra, opuściliśmy miasto. Trochę w korkach tutaj będziemy musieli postać. W ostatniej chwili zahamowałem, nie zauważyłem, że czerwone jest.
musiał zjechać. Dobra, dawajcie strzałkę. Jest miejsce, wykręcamy. I tu mam taką możliwość, albo taką, weźmiemy sobie taką średnią, żeby nie przedłużać. A zgiąłem. Zaczepiłem się, za ostro to zrobiłem. Ja spróbuję to jakoś wykręcić. Nie chcę. No trudno, musimy zrobić to jakoś w inny sposób. No jedź. Odczepiamy. Synchronizacja. Dobra robota. Czemu tylko dobra? Bo co się stało? Uszkodziłem coś. Dobra, zobaczmy na mapkę. Czy jest coś tutaj, co można odkryć? No nie za bardzo, nic tu nie ma. Okej. No dobrze. Zobaczmy, bo mnie by interesowało, żeby pojechać albo do Santa Fe, albo do Clovis. Myślę, że te Clovis byłoby chyba najfajniejsze. No jest Santa Fe. Patrzcie, co jest najcenniejszego. Możemy taki krótki, części zamienne przewieźć. Zarobimy 12. A tu było... Clovis, to co mnie interesowało. Żwir, też 12. Ewentualnie tu było fajne. Opony. 11. Dobra, zrobimy sobie chyba Clovis jednak. Będziemy wieźć żwir.
tylko ten żwir i tak, no mówię, dzisiaj nie dojedziemy. Parę sobie z kwadrans. Gdzieś sobie ładnie tutaj zaparkuję po drodze. Sorki. No i uderzyłem. Zróbmy sobie zdjęcie, ale pewnie zniknie. A nie jest. Z wozem strażackim. Jak to fajnie zrobić? Mogę ewentualnie od góry trochę. Tylko tu mam napis, to też mi nie pasuje. Weźmiemy sobie jeszcze większe nasycenie, mniejszą siłę rozmycia. Proszę bardzo. Jeszcze raz zobaczymy, ile. Czy będziemy bliżej siebie? No i dobra. Może to wrzucę. Jedziemy do kamieniołomu po żwir w takim razie. Trzy mile do przejechania. Świateł nie ma? Chyba nie.
już jakaś żwirownia jest. Bitumen. Puszczają mnie. Bardzo dobrze. Jakoś szeroko to zrobić, żeby nikogo nie uszkodzić. Pytanie, czy będę przez miasto przejeżdżać jeszcze? Jeszcze czekają mnie światła jedne. No, chyba przez całe miasto będę musiał jechać jeszcze. Niestety. Musimy się przez to przemęczyć.
i wracamy. Wracamy tą samą drogą, którą przyjechałem. Bo według mapy, zobaczmy sobie mapkę. Jechaliśmy z Alamogordo do Las Cruces. Więc tutaj będzie ten sam odcinek, tylko po prostu tutaj odbijamy do góry i pojedziemy sobie tędy. No możemy zmienić trasę w sumie. Pojechać tędy. O. Żeby był większy odcinek nowego. Pominiemy Roswell i pojedziemy sobie górą. Wyjadę z miasta i poszukam jakiegoś miejsca, w którym będę mógł zaparkować. Jakiś hotel jest, czy coś takiego? Kościół. Tu jakaś krowa. To jest właśnie to miejsce z tym kosmosem. Zobaczę na mapę, gdzie mógłbym się zatrzymać. Myślę, że tutaj będę gdzieś parkować za Alamogordo. Tak mi się wydaje, albo tutaj. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to czasowo zejdzie. Na mapie wydają się odległości niewielkie, ale obawiam się, że mogą być dużo większe. Tutaj też jest ta rakieta jakaś. Zobaczcie. Ale już się nie zatrzymuje. Nie zjeżdżałem na prawo, bo zaraz i tak widziałem, że się będzie kończył ten pas trzeci. Trochę tak nieprawidłowo, ale środkiem jechałem. Tutaj nie ma zjazdu, niestety dla mnie. Bardzo, kabriolet Mustang przed nami. Sobie skręcę.
Fordo. Trasą nie jechałem. Całkiem coś nowego. Niestety nie zdążę chyba na światłach, a nie, bo i tak mam czerwone. Jaki śmieszny tutaj. Śmieszny ptak. No i tutaj miałem parkować, ale pauzować, znaczy pauzować. Zakończyć ten odcinek. A może przejedziemy jeszcze kawałeczek tam dalej, będzie też takie miejsce. Co wy na tym? Policja, więc trzeba uważać. Jesteśmy w miasteczku. Ja sobie tutaj zaparkuję. Proszę bardzo. Przy motelu.
i spotkamy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować naszą przygodę z ATS-em. Więc do następnego odcinka. Cześć.